tych, którzy tworzą miejsca pracy i wtedy praktycznie nie ma tych wpływów, które są przewidywane z części podatków, ale te pieniądze, które pozostają w firmach, pracują na kreowanie miejsc pracy. Dobrze, tutaj nie dojdziemy do porozumienia. Proszę mi powiedzieć, jak wyobraża sobie pan aktywną walkę z bezrobociem w momencie, gdy przez ostatnie 3 lata bezrobocie w Polsce wzrosło z 1,8% do 2,5%. Och, proszę z jeden pana. Przepraszam, podałem złe pana, liczby. Co pan opowiada? Podałem złe liczby. Z 1,8 miliona do 2,5. Proszę pana, przede wszystkim, jeśli chodzi o przyrost bezrobocia. Czy zgadzamy się co do tej kwoty? 700 tysięcy osób w ciągu ostatnich 3 lat. Proszę pana, procentowo 11,8 i w tej chwili jest niecałe 14%. Nie, procentowo to też inaczej wygląda, ponieważ procentowo w 97 panie roku redaktorze, bezrobocie wynosiło 10,3. Panie redaktorze. W tej chwili wynosi 16. Na początku pan 13,8. Powiedział o liczbach, pomylił się pan. Naprawdę, pomyliłem się, natomiast w tej chwili ustalmy w procentach. 11. Dobrze. Ile było w 97? 11 z groszami. 10,3. Chodzi, proszę pana, o jeszcze o te osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne w momencie wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych. Dane i wzrost bezrobocia są jednoznaczne. W 1997 roku bezrobocie wynosiło 10,3%. Proszę pana, wzrost bezrobocia rzeczywiście nastąpił ze względu na restrukturyzację tych czterech sektorów, które podlegają w tej chwili programom naprawczym. Górnictwo 80 tysięcy. Redukcję zatrudnienia. Ale ja nie pytam pana o analizę wzrostu, tylko jaki ma pan pomysł na naprawę? Przemysł zbrojeniowy, sektor zdrowotny i to jest główna przyczyna wzrostu bezrobocia. Panie przewodniczący, efekt jest taki, że 700 tysięcy osób pana, w ciągu ostatnich 3 lat straciło pracę. Proszę pana, powiedzmy tym ludziom, czy mają szansę na jej odzyskanie. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest następująca, pięciopunktowa, tak jak przedstawiłem w programie swoim wyborczym. Utrzymanie wzrostu gospodarczego powyżej 5%, stąd właśnie będą środki finansowe na Fundusz Pracy. Ale to nie nastąpi, ponieważ również przepraszam, proszę pana, już pan przekracza pewną jednak granicę, ponieważ wyliczam pięciopunktowy program. Utrzymanie wzrostu gospodarczego, następnie zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracodawców tworzących programu, tylko miejsca pracy, odpowiednia polityka edukacyjna, jeśli chodzi o profilowanie zatrudnienia, inwestycje publiczne i publiczno-prywatne i bardzo ważna rzecz jeszcze, uelastycznienie rynku pracy uzgadniane w układach zbiorowych, ponadzakładowych i regionalnych. Proszę bardzo, następne pytania bardzo proszę. I kontynuujmy rozmowę. Zdaniem ekspertów rządowych wzrost produktu krajowego brutto w przyszłym roku nie wyniesie 5%, tak jak pan powiedział, tylko nieco ponad 3%, w efekcie czego już teraz się prognozuje, że pracę straci 68 tysięcy ludzi. Proszę pana, ja uważam, że jednak nie będzie takiego spadku wzrostu gospodarczego, że zostanie utrzymany na poziomie 5%. Kolejny i to będzie jeden z najwyższych. Pan opinię ekspertów rządowych. Proszę pana, ja mam też opinię. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Opinię ekspertów, którzy jakich? Uważają, że ten wzrost zostanie utrzymany na poziomie oscylujący wokół 5%. Panie przewodniczący, i pozostańmy w takim razie na różnicy opinii w tej sprawie. Skoro powołuje się pan na swoich ekspertów, chętnie poznam, kim są ci eksperci. Proszę powiedzieć. Proszę pana, pozostańmy przy różnicy. Ale w tej ja panu sprawie. Zadaję pytanie, panie przewodniczący. Kim są państwo eksperci? Proszę pana, moje informacje wynikają z tego, że dyskutuję także z osobami, które przygotowują zarówno budżet, jak i są doradcami pana premiera. I w gronie doradców pana premiera w czasie naszych dyskusji to te same osoby. Utrzymywana jest opinia, że wzrost gospodarczy może zostać utrzymany na poziomie oscylujące wokół 5%. I ostatnie wyniki w gospodarce to potwierdzają. Szczególnie optymistyczny jest najmniejszy w historii ostatnich wielu lat deficyt w obrotach handlowych. Panie przewodniczący, to już największy eksport w historii Rzeczypospolitej. Reguły obowiązujące w tym programie. Jeszcze raz się zwracam z uprzejmą prośbą. No proszę pana, zauważam, że pan nie szanuje przede wszystkim reguł, jakie obowiązują gospodarza programu. Przerywa pan, od razu pan wszedł naprawdę bardzo brutalnie. Panie przewodniczący, kiedy odpowiada pan? Przygotował się pan na program, tak żeby sprawić wrażenie dwóch osób nie dyskutujących, dających prawo wypowiedzi, tylko przerywających sobie. Więc bardzo proszę pana, uważam, odpowiadać że, na moje pytanie. Uważam, że rzeczywiście przyjął pan formę koguta w tej dyskusji, atakującego człowieka i prosiłbym, żeby, panie przewodniczący, żeby pan przyjął formę gospodarza. Ja nie będę mówił, jaką formę pan przyjął, natomiast byłbym wdzięczny, gdyby przyjął pan formę gościa. W związku z tym proszę odpowiadać na moje pytania. Proszę pana, gość w dom, Bóg w dom, czyli proszę rzeczywiście uszanować prawo gościa. Naturalnie, natomiast zasady obowiązujące w tym programie są takie, że gość odpowiada na pytania, niektórym kandydatom faktycznie gospodarz nie przerywa i wysłuchuje odpowiedzi. Dobrze, proszę powiedzieć, ile wynosi najniższa emerytura, czy wie pan? Proszę pana,
poziom najniższej emerytury, tak? Konkretnie. To jest około 650 zł w tej chwili. Nie, to jest 470 zł. Brutto 650 zł. Jak przeżyć za taką kwotę? Proszę pana, to pytanie do wszystkich kandydatów trzeba zadać. Ale ja zadaję panu, pan dzisiaj jest moim kandydatem. Jak przeżyć za taką kwotę? Przede wszystkim trzeba te środki, które w systemie emerytalnym są przeznaczane dla tych, którzy mają uprzywilejowane emerytury, jeszcze tych, którzy byli funkcjonariuszami dawnego systemu, te nadwaloryzacje trzeba przenieść na podwyższenie najniższych emerytur i rent. To są wielomiliardowe środki, które są płacone. Dlatego tak się nie stało, ponieważ pan prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę, która właśnie te nadprzywileje, jeśli chodzi o system emerytalny, czyli te nadwyżki finansowe dla tych ludzi, przenosiła na tych o niżej uposażonych emeryturach. Pan prezydent Kwaśniewski w 1998 roku na początku, proszę pana, znów pan nie jest gospodarzem, zawetował tę ustawę, ponieważ broni zawsze przywilei funkcjonariuszy poprzedniego systemu. Bo znowu pan nie odpowiada na moje pytanie, więc ja pozwalam sobie wchodzić panu w tym momencie w słowo. Nie, proszę pana, naprawdę, to jest skandaliczne to zachowanie. W ostatnich miesiącach, o ile sobie przypominam, opozycja zgłosiła projekt waloryzacji emerytur. Nie przeszło, ponieważ rząd nie znalazł na to pieniędzy. Proszę pana, przede wszystkim jeśli chodzi o waloryzację emerytur, to jest taka sytuacja, że poprzedni minister finansów przedstawił wskaźniki ekonomiczne, szczególnie te dotyczące inflacji, na zaniżonym poziomie. W związku z tym w przyszłym roku, w budżecie na 2001 rok, musi nastąpić ta autentyczna rewaloryzacja emerytur i rent i w budżecie na 2001 rok trzeba przeznaczyć dodatkowo 5 miliardów złotych, żeby te kilkanaście procent spadku siły nabywczej emerytur i rent zrewaloryzować. I dlatego w lutym rozpocznie się wypłata tej właśnie rewaloryzacji o tą dodatkową kwotę 5 miliardów. Dlaczego trzeba było 3 lat na dojście do takich wniosków? Dlaczego rewaloryzacja emerytur i rent nie była opierana na autentycznej inflacji, tylko na prognozowanej? Proszę pana, rewaloryzacja emerytur i rent była realizowana na podstawie ustaw uchwalonych przez poprzedni układ. Myśmy, wprowadzając system emerytalny, przede wszystkim chcieli zasady sprawiedliwości wprowadzić większą w tym układzie i te środki, które idą naprawdę na nadprzywileje dla ludzi poprzedniego systemu, przeznaczyć w pierwszym rzędzie na podwyższenie emerytur i rent. I ta ustawa, jeszcze raz powtarzam, została zawetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego. Ale my tą ustawę powtórzymy. Ja wręcz żądam, żeby te osoby, które mają emerytury i renty, a nie odprowadzały praktycznie panie przewodniczący, znowu składek pełnych ubezpieczeniowych. Nie, proszę pana, nie mamy na to czasu. Proszę pana, ale to jest kapitalna sprawa. To jest kilka miliardów złotych, o takich kapitalnych które sprawach idą na emerytury i renty dla ludzi. W swoich reklamówkach wyborczych. Tutaj obowiązują nieco inne zasady. Ale trzeba ludziom wyjaśnić, dlaczego są przywołać pana do porządku, proszę pana, panie dlatego ludziom trzeba wyjaśnić, dlaczego emerytury i renty dobrze, są na takim nie mamy poziomie. Na to czasu. Ja chciałbym zadać panu inne pytanie. Pamięta pan o umowie ZUS-PZPR z 1948 roku, ale panie redaktorze, tutaj ja zadaję pytanie. To jest problem, temat. Który trzeba ludziom przypomnieć. Nie szkoda tajna czasu. Umowa między ZUS i PZPR, która panie przewodniczący, powodowała, że czasu, zaraz się skończy program. Setki tysięcy ludzi poprzedniego systemu nie płaciło praktycznie składki emerytalno-rentowej, a teraz mają najwyższe emerytury i renty. I tu jest problem panie wielu miliardów złotych, czy mogę które zadać kolejne pytanie? Na tych uprzywilejowanych idą. I dlatego najniższe emerytury i renty trzeba w oparciu o te środki podwyższyć. Czy mogę już zadać? Proszę bardzo. W 1998 roku dostał pan od tygodnika Wprost samochód Mercedes jako nagrodę za tytuł Człowiek Roku 1997. W marcu został ten samochód zlicytowany. Uzyskał pan za niego kwotę 44,5 tysiąca dolarów, z której to kwoty zapowiadał pan utworzenie fundacji charytatywnej. Czy powstała taka fundacja? Proszę pana, te pieniądze zostały przeznaczone na działalność charytatywną i społeczną. W jakiej kwocie? Z tych pieniędzy 60 tysięcy to były 3 podatki. Podatek dochodowy od dochodów osobistych, ponieważ po konsultacjach w Izbie Skarbowej doszliśmy do wniosku, że są 2 interpretacje, że nie należy tego traktować jako dochodu lub należy. Ja stwierdziłem, że trzeba iść w rozwiązanie najdalej idące i zapłaciłem kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku od dochodowego. Jakiej kwoty? Od tej właśnie kwoty uzyskanej. Ale z tej, przecież podatek od darowizny wychodzi 10%. Proszę pana, zaraz, później także zapłaciłem podatek od darowizny i zapłaciłem także podatek, który na początku uiścił Mercedes. W sumie jest to 60 tysięcy podatku. Reszta pieniędzy została przeznaczona na działalność społeczną, charytatywną i zostało około 15 tysięcy złotych. Czy mogę prosić o kwotę? Proszę pana, nikt w takim stopniu, jeśli chodzi o różnego rodzaju laureatów, naprawdę tak skrupulatnie tej sprawy nie przedstawił. 60 tysięcy podatku, proszę pana, i najlepiej, żeby pan w tej sprawie tak nie przesadzał, ponieważ niech pan zwróci się do
Urzędu Skarbowego, którym jestem zarejestrowany, i uzyska pan pełną informację. Trzykrotny podatek, który został zapłacony, zaś reszta pieniędzy została przeznaczona na działalność charytatywną i społeczną i została suma około kilkunastu tysięcy, która jest na koncie. Między innymi została przeznaczona na fundację pod nazwą Fundacja Solidarni, którą niedawno zarejestrowałem razem, ze współpracownikami. Musimy kończyć, nasz czas się skończył, bardzo żałuję, ponieważ chciałbym panu jeszcze zadać kilka pytań. Niestety uniemożliwił mi pan to skutecznie. Dziękuję Proszę bardzo. Proszę pana, przede wszystkim pan tą postawą niegospodarza spowodował taką sytuację. Dziwię się bardzo, że nigdy, ja starałem się uzyskać odpowiedzi nigdy w telewizji jeszcze publicznej nie spotkałem dziennikarza, który w taki sposób by się zachowywał, nie dając dojść do głosu. Jeżeli nie odpowiada pan na moje pytania, ja starałem się spowodować, pana, przerywał pan moją odpowiedź. Programu kandydat był dziś. Dziękuję bardzo i wyrażam ubolewania, że pan w taki sposób pan redaktor zachował się.